Była Wigilia Bożego Narodzenia. Julia zeszła do salonu, aby obejrzeć prezenty i znalazła list od Mikołaja. Napisał, że ogólnie przez cały rok była grzeczna, dlatego dostanie prezent, o którym marzyła. Zaznaczył jednak, że dziewczynie zdarzało się też gorsze zachowanie, więc w ramach zadośćuczynienia musi sama znaleźć swój prezent. Było tam 5 zapakowanych podarunków. Gdy Julia otworzy jeden z nich, pozostałe 4 znikną. Jej prezent: 1. Ma kwadratowy kształt. 2. Ma czerwoną wstążkę. 3. Nie jest mały. Który prezent powinna otworzyć Julia? To ten. Duży, kwadratowy i ozdobiony czerwoną wstążką. Pani Bukowska była właścicielką apartamentowca, w którym absolutnie nie wolno było mieć zwierząt. Nawet rybki nie były dozwolone. Pewnej nocy kobieta usłyszała jednak miauczenie kota. Dźwięk dochodził z piętra powyżej. Następnego dnia pani Bukowska dokonała inspekcji 2 mieszkań. W którym mieszkaniu mieszka kot? Zobacz, meble i zasłony w tym mieszkaniu mają zadrapania. Gdzieś tam musi być mruczek. Przyjrzyj się teraz tym 2 osobom. Jedna z nich jest szczęśliwym posiadaczem psa. Która? To musi być ten mężczyzna, tylko spójrz, jego ubranie jest pokryte sierścią psa. Kotka Pusia ma 5 kociąt, 4 z nich są białe, a 3 mają czarne plamy. Skoro każdy kociak jest albo biały, albo ma czarne plamy, to ile jest białych kociąt z czarnymi plamami? Cztery plus 3 to 7. Jest jednak tylko 5 kociąt, co oznacza, że nadwyżka 2 to te, które mają obie cechy. Są białe z czarnymi plamami. Nadeszła świąteczna noc, a Mikołaj zakrada się do domów z prezentami. Jednak nie tylko Mikołaj postanowił złożyć ludziom wizytę. Spójrz na te 2 kominy. Gdzie jest prawdziwy Mikołaj? Popatrz, ten facet ma ogromne stopy, a z jego butów wystaje zielone futro. To musi być Grinch. Prawdziwy Mikołaj to ten po lewej. A teraz czas na podchwytliwe pytanie. Bałwanek Mrozik poszedł do dermatologa, ponieważ jego głowa była smędząca i sucha. Co się dzieje, gdy bałwanek drapie się po głowie? Oczywiście powstają płatki śniegu. Norbert pracuje w klubie, a jego zadaniem jest sprawdzanie dowodów osobistych ludzi i nie wpuszczanie podejrzanych osób do środka. Przyjrzyj się tym dowodom osobistym i spróbuj ustalić, kto nie powinien wejść do lokalu. Oto pierwsza osoba. Facet wydaje się w porządku. Można go wpuścić. A co możesz powiedzieć o tym człowieku? Czy pozwoliłbyś mu wejść do klubu? Nie wpuszczaj go. W słowie data występuje literówka, co jest niedopuszczalne w oficjalnych dokumentach. Dobra, następna osoba. Spójrz na tę kobietę. Wchodzi czy nie? Zdjęcie tej kobiety jest ewidentnie za stare. Zazwyczaj dowody osobiste mają aktualne zdjęcia, a przynajmniej ludzie są na nich rozpoznawalni. Jej zdjęcie ma co najmniej 20 lat. To zbyt podejrzane. W porządku, oto następny gość. Jaki jest twój werdykt? Ten mężczyzna jest godny zaufania. A co myślisz o tej kobiecie? Wpuścisz ją?
nie ma wobec niej zarzutów, dostaje zielone światło. W porządku, ostatnia osoba może wejść do klubu czy nie? Rok urodzenia 1099? Bardzo podejrzane. Nie wpuszczaj jej. Nie tym razem, młoda dawo. Daria jest nowym detektywem w mieście i czeka na nią sprawa do rozwiązania. W nocy ktoś napadł na centrum handlowe i ukradł wszystkie prezenty przygotowane na zimowe przedstawienie. Rano przeanalizowano nagrania z kamer bezpieczeństwa. Znalazło się trzech głównych podejrzanych i wszyscy zostali przesłuchani. Bartek powiedział: nie mam z tym nic wspólnego. Wróciłem wczoraj z pracy i oglądałem mecz, dopóki nie zasnąłem. Szymon stwierdził: dziś wieczorem byłem bardzo zmęczony. Poszedłem spać, a ty mnie obudziłaś. Z kolei Jacek zeznał: uczyłem się całą noc do popołudniowego egzaminu. Kogo powinna aresztować Daria? Zarówno Szymon, jak i Jacek wyglądają na bardzo zmęczonych, jednak tylko ten drugi podał uzasadnienie swojego stanu. Ponadto Szymon przez pomyłkę nazwał poprzedni dzień dzisiejszym, co oznacza, że prawdopodobnie nie spał tej nocy i nie było dla niego wyraźnej różnicy między tymi dwoma dniami. Gdy pewien detektyw leciał samolotem, zdarzył się wypadek. W klasie biznes ktoś ukradł drogi naszyjnik prosto z szyi pewnej pani. Lot trwał już godzinę, ta kobieta przysięgała, że kiedy weszła na pokład samolotu, miała na sobie swoją biżuterię. Detektyw wytypował trzech głównych podejrzanych i każdy z nich był współpasażerem ofiary kradzieży. Ryszard powiedział: gdy tylko pozwolono nam opuścić nasze miejsca, poszedłem do łazienki, aby wykonać ważną rozmowę biznesową. Dopiero co stamtąd wróciłem. Gabriela oświadczyła: spałam i słuchałam muzyki, ani razu nie opuściłam swojego miejsca. Z kolei Kamila poinformowała: widziałam naszyjnik i pomyślałam, że jest piękny, ale po co miałabym go kraść? Jak myślisz, kto jest winny? To musi być Ryszard, jest w samolocie, a tam przecież nie można wykonywać połączeń telefonicznych. Podczas ferii zimowych Eliza wybrała się na spacer do ciemnego lasu. Zabłądziła tam i znalazła stary dwór. Oczywiście weszła do niego, aby zobaczyć, co jest w środku. Gdy tylko przekroczyła próg, drzwi za jej plecami się zatrzasnęły. Był to zaczarowany dom, który miał trzy wyjścia. Niestety każde z nich wydawało się niebezpieczne. Za pierwszymi drzwiami znajdowało się ogromne jezioro, a Eliza nie potrafiła pływać. Za drugimi drzwiami było pomieszczenie, w którym z sufitu spadały wielkie sople lodu. Z kolei za trzecimi drzwiami czekała na Elizę watacha wygłodniałych wilków. Którą drogę powinna wybrać kobieta, aby bezpiecznie wyjść z nawiedzonego dworu? Eliza powinna wybrać pierwsze drzwi. Jest zima i wszędzie leży śnieg. Jezioro musi być zamarznięte, więc nie będzie musiała w nim pływać. Nicola wzięła udział w teleturnieju i wygrała trzy ekskluzywne prezenty. Portfel marki Dolce & Gabbana, plecak od Diora oraz samochód Tesla. Był jednak pewien haczyk. Dziewczyna musiała sama odebrać swoje prezenty, wybierając między oryginałem a repliką. Czy pomożesz jej wytypować właściwą nagrodę? Oto dwa portfele Dolce & Gabbana. Jeden z nich to oryginał, a drugi to podróbka. Który z nich powinna wybrać Nicola? Ten ma prawidłowe logo, więc musi być oryginałem. Teraz czas na dwa identyczne plecaki, tylko jeden z nich to oryginalny Dior. Jak myślisz, który? Właśnie ten, tylko on ma właściwe logo. I wreszcie auto marki Tesla. Zobaczmy, czy pamiętacie logo tego producenta. Tak, to po lewej jest oryginalne. Świetna robota.
Daniela spacerowała po lesie i tym razem nawet się nie zgubiła. Mimo to postanowiła odwiedzić swoją starą przyjaciółkę czarownicę, która tam mieszkała. Ela miała dla niej zagadkę z matematyki. Jeśli czarownica jej nie rozwiąże, Ela dostanie od niej czarnego kota. Oto ciąg liczb od 9 do 1. Czarownica powinna dodać między nimi kilka znaków minus, tak aby wynik wyniósł 7. Czy możesz pomóc czarownicy rozwiązać tę zagadkę i zatrzymać kota? Czarownica potrzebuje 5 znaków minus. Musi je postawić w taki oto sposób. Warto było próbować, ale tym razem się nie udało, Elu. Celina dostała 2-tygodniowy szlaban, ponieważ miała złe oceny. Jednak jej przyjaciele urządzali w tym czasie imprezę, więc dziewczyna postanowiła się wymknąć. Rano jej matka wróciła z nocnej zmiany i zapytała córkę, jak spędziła poprzedni wieczór. Oczywiście Celina powiedziała, że się uczyła. Mimo to dziewczyna dostała szlaban na kolejne 2 tygodnie. Dlaczego? Matka dokonała inspekcji pokoju córki i prawdopodobnie zauważyła trochę brokatu we włosach Celiny, rozmazaną szminkę i imprezową sukienkę suszącą się na drzwiach szafy. Na imprezie Celina piła tylko jeden rodzaj drinka. Czy zgadniesz, który to? Mała podpowiedź dla ciebie. To jedyna płynna forma jajka, którą można ze smakiem wypić. Oczywiście chodzi o Ajer Koniak. Sylwia przeprowadziła się do innego miasta, aby zacząć nowe życie. Agent nieruchomości pokazał jej 4 domy do wynajęcia. Pomóż Sylwii wybrać najlepszy z nich. W pierwszym domu są krzywe podłogi, drugi jest położony zbyt blisko fast-foodowej knajpy, mogą docierać do niego hałasy i nieprzyjemne zapachy. 4. dom jest nawiedzony. Spójrz na portret na ścianie, porusza się, poza tym w lustrze odbija się duch. Na szczęście 3. dom wygląda przytulnie i bezpiecznie. Po przeprowadzce Sylwia dostała do powitania 3 ciasta od sąsiadów, ale tylko jedno z nich nadaje się do spożycia. Które? W 1. placku oprócz owoców są też karaluchy. W 3. cieście w posypce z płatków kokosowych zawieruszył się ząb. A 2. wypiek prezentuje się całkiem smacznie, choć trzeba przyznać, że ma dość dziwny kolor. Sylwia zaprosiła sąsiadów na kolację, żeby lepiej ich poznać. Pochwaliła się gościom unikatowym rubinem, który znalazła na wakacjach w Tajlandii. Wszyscy dobrze się bawili. Ale kiedy goście wyszli, Sylwia zauważyła, że drogocenny klejnot gdzieś zniknął. Wezwała policję i pokazała im zdjęcie z przyjęcia. Kto ukradł rubin? Ten mężczyzna ukrył drogocenny kamień za sobą. Sylwia dostała zaproszenie na grilla, ale kiedy przybyła na miejsce, coś bardzo ją przestraszyło. Na posesji grasowało pełno szczurów. Policz, ile ich jest. Poprawna odpowiedź to 13. Sylwia usłyszała muzykę i udała się do ogrodu. Trafiła na imprezę przy ognisku. Wszyscy spędzali miło czas i opowiadali sobie straszne historie. Dziewczyna chciała dołączyć do towarzystwa, ale zauważyła jeden przerażający szczegół i postanowiła wrócić do domu. Co takiego dostrzegła? Ten chłopak nie rzuca cienia i jest wampirem. Następnego ranka do Sylwii zapukał Łukasz, wampir z imprezy. Wyjaśnił jej, że to miasteczko jest dość nietypowe. Większość jego mieszkańców to zombie, syreny, wampiry, elfy i wilkołaki, ale wszyscy się dogadują. Łukasz zabrał Sylwię na spacer, żeby oprowadzić ją po mieście. Dziewczyna zgłodniała, więc wybrali się do pobliskiej knajpki. Pomóż Sylwii znaleźć zombie wśród klientów restauracji. To ta kobieta. Spójrz na jej posiłek. W makaronie pełzają robaki. Po obiedzie Łukasz wyznał Sylwii, że wpadła mu w oko i zaprosił ją na randkę.
Chłopak jest bardzo atrakcyjny, więc dziewczyna powiedziała: dobrze, ale najpierw musisz rozwiązać moją zagadkę. Gryzę, ale moje ofiary nie krwawią. Nie ugryzę, dopóki mnie nie przyciśniesz. Za każdym razem, jak gryzę, łączę dwa elementy, ale da się je rozłączyć, jeśli odpowiednio je pociągniesz. Czym jestem? Łukasz znał odpowiedź, więc dziewczyna dotrzymała słowa. Co takiego powiedział? Jesteś zszywaczem. Łukasz i Sylwia wybrali się do kina na horror. Usiedli w samym środku pustej sali. Po chwili chłopak pokazał coś palcem na ekranie, nie kryjąc przy tym przerażenia. Sylwia też od razu to zauważyła. Co przestraszyło parę? Skoro Łukasz jest wampirem, na ekranie powinien odbijać się tylko cień Sylwii, a są tam dwa cienie. Ktoś im towarzyszy. Następnego ranka Sylwia wybrała się na zakupy. W miejscowych supermarketach można nabyć dużo dziwnych produktów dla zombie, wilkołaków i innych stworów. Pomóż Sylwii wybrać odpowiednie mleko. Mleko numer 1 znajduje się w dziale dla zombie, więc pewnie nie nadaje się dla ludzi. Mleko numer 2 stoi na półce z oznaczeniem tylko dla elfów, a więc najlepszą opcją będzie mleko numer 3. Na parkingu ktoś wyrwał Sylwii torebkę. Złodziej uciekł na motorze. Dziewczyna wsiadła do samochodu i ruszyła za nim, ale utknęła w korku. Wreszcie udało się jej dojechać do skrzyżowania, na którym stał kierujący ruchem policjant. Sylwia zapytała go, czy w ciągu ostatniej godziny widział jakiegoś motocyklistę. Policjant powiedział: nie widziałem dziś żadnego. Spójrz na zdjęcia z monitoringu z trzech głównych ulic. Na pierwszej przez godzinę nie było żadnego ruchu, drugą drogą przejechało dwóch policjantów na koniach, a trzecią przemknęła tylko jedna niebieska ciężarówka. Którędy uciekł złodziej? Przejechał trzecią trasą schowany w ciężarówce. Policjantom bardzo spodobał się sposób rozumowania Sylwii i zaproponowali jej pracę na stanowisku policyjnego detektywa. Od razu dostała pierwsze zadanie. Z więzienia uciekł niebezpieczny przestępca. Sylwia miała go złapać. Ślady zaprowadziły ją na pewne gospodarstwo. Tam znalazła pracującego w polu mężczyznę. Detektyw Sylwia zapytała go, czy widział w okolicy kogoś podejrzanego. Rolnik powiedział: przepraszam, ale nie zwracałem uwagi na to, co dzieje się dookoła. Sylwia od razu domyśliła się, że to on jest poszukiwany. Skąd wiedziała? Skoro jest rolnikiem, to dlaczego zniszczył swoje zbiory? Dziewczyna próbowała go zatrzymać, ale on znowu zwiał. Musiała go gonić. Po drodze minęła dom i postanowiła tam zawitać. Na miejscu był właściciel. Sylwia zapytała, czy miał pan dziś gości? Mężczyzna odpowiedział: nie, i w ogóle nie wychodziłem z domu. Sylwia zadała kolejne pytanie: czy mieszka pan z rodziną? Na co on powiedział, że mieszka sam. I w tym momencie dziewczyna zorientowała się, że facet kłamie. Jak się domyśliła? Na stole stoją dwie filiżanki z kawą, a koło drzwi leży mokra parasolka. Sylwia zorientowała się, że facet celowo marnował jej czas, żeby przestępca mógł uciec. Nagle usłyszała wiadomość od innego policjanta. Zbieg był widziany w pobliskim centrum handlowym. Ukrywa się w damskiej toalecie. Po dotarciu na miejsce Sylwia od razu znalazła kryjówkę przestępcy. Widzisz go? Tu się schował. Facet zdążył uciec przez okno i wybiegł na zatłoczoną ulicę. Sylwia ruszyła za nim. Pomóż jej go znaleźć. Tu stoi.
Po ciężkim dniu Sylwia pojechała na stację, żeby zatankować, zapłaciła za paliwo i ruszyła dalej. Nagle zauważyła, że ktoś za nią jedzie. Nie widziała, kto siedzi za kółkiem i nie rozpoznała samochodu. Próbowała więc go zgubić. Zawracała, skręcała i przyspieszała, ale na próżno. W końcu dojechała na komisariat. Była w szoku, kiedy okazało się, że mężczyzna pojechał tam za nią. Okazało się, że to znajomy policjant. Z jej samochodem wszystko było w porządku. Dlaczego w takim razie ją śledził? Zauważył, że na jej tylnym siedzeniu chowa się wampir. Na szczęście to był Łukasz. Chciał zrobić niespodziankę swojej dziewczynie. Dał jej piękny bukiet kwiatów i zaprosił ją na kolację. Jego dom wyglądał ponuro, ale jednocześnie elegancko. Sylwia była pod wrażeniem i powiedziała Łukaszowi: masz piękną kolekcję obrazów. Chłopak przyznał: tak naprawdę na ścianie wisi tylko jeden antyk. Zgadniesz, który to obraz? Ten chłopak ma na nadgarstku sportową opaskę. Na drugim portrecie w tle stoi lampa pierścieniowa. Wychodzi na to, że tylko trzeci obraz jest zabytkowy. Sylwia weszła do kuchni Łukasza i krzyknęła z przerażenia. W pomieszczeniu pełzało mnóstwo ogromnych i odrażających pająków. Policz, ile ich jest. Poprawna odpowiedź to 16. Łukasz powiedział: nie bój się, to moi przyjaciele, i przedstawił Sylwię wszystkim swoim zwierzątkom, a potem zaprowadził ją do salonu. Po kolacji Łukasz wyjął pudełko. Był w nim prezent dla Sylwii. Powiedział: dostaniesz tę drogocenną biżuterię, jeśli odgadniesz moją zagadkę. Jestem wysoki i pokręcony, wąski i szybki. Trwam tylko chwilę, ale sieję ogromne spustoszenie. Czym jestem? Po chwili Sylwia została właścicielką pięknego, perłowego naszyjnika. Co odpowiedziała? Tornado. Łukasz i Sylwia bujali się w rytmie muzyki. Nagle usłyszeli dźwięk tłuczonego szkła dobiegający z kuchni. Ktoś wybił szybę i napisał na ścianie: pożałujesz tego. Sylwia przepytała trzech świadków. Duch o imieniu Edek powiedział, że brał kąpiel i nic nie słyszał. Nina, była dziewczyna Łukasza, twierdziła, że siedziała w domu i robiła sweter na drutach. A wilkołak Franek powiedział, że widział jakiś dziwny cień zbliżający się do domu Łukasza. Kto kłamie? Edek. Kto to widział, żeby duchy się kąpały? Następnego dnia Sylwia umówiła się z Łukaszem na wspólne pływanie łódką po morzu, ale chłopak nie przyszedł. Na brzegu stała tylko podejrzana grupka ludzi. Dziewczyna zatrzymała się i wysiadła z samochodu. Ludzie ją zauważyli, po czym od razu zaczęli uciekać. Ruszyła za nimi, ale nie mogła ich dogonić. Rozejrzała się dookoła, orientując się, że były to duchy. Skąd wiedziała? Sylwia goniła ich po plaży, a na piasku zostały tylko odciski jej stóp. Nagle ktoś wepchnął Sylwię do wody. Głęboko w morskim królestwie dziewczyna spotkała Neptuna. Siedział na tronie w otoczeniu trzech syren. Król morza poprosił ją, żeby zwróciła perłowy naszyjnik jego żonie. Powiedział, że niedawno go zgubiła, a Łukasz znalazł go na brzegu. Która syrena jest żoną Neptuna? Trzecia. Jako jedyna ma na palcu obrączkę. Kiedy Sylwia zwróciła naszyjnik jego prawowitej właścicielce, Neptun pstryknął palcami, a jego strażnicy przyprowadzili Łukasza. Morski władca rzekł tak: puszczę was wolno, ale najpierw musicie wybrać odpowiednie przejście. Za pierwszymi drzwiami czyhały demony, gotowe pożreć każdego, kto wejdzie do środka. Podłoga w pomieszczeniu za drugimi drzwiami była pokryta gorącą lawą, a za trzecimi znajdowały się wiązki laserów, które przecięłyby wszystko, co znalazłoby się na ich drodze. Które przejście powinni wybrać Łukasz z Sylwią?
trzecie, mogą przeczołgać się pod laserami, nie dotykając ich. Patrz, tu są! A teraz zagadka. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Ada wybrała się do kawiarni, żeby się pouczyć. Zamówiła gorącą czekoladę i rogalika. Posłodziła napój, zaczęła go mieszać i zauważyła, że w środku pływa mucha. Dziewczyna poprosiła kelnera, żeby zrobił jej napój od nowa. Po minucie chłopak przyniósł go do stolika. Ada wzięła łyk i wykrzyknęła: przecież to nie jest świeży napój, pan tylko wyjął z niego muchę. Jak się domyśliła? Pamiętasz, że Ada zdążyła posłodzić gorącą czekoladę? Cóż, ten rzekomo świeżo przyrządzony napój był już słodki. Zaginęła Dorota. Policjanci aresztowali trzech podejrzanych. Jedną z tych osób była przyjaciółka dziewczyny, Elwira, która jako ostatnia była widziana z zaginioną. Elwira twierdziła, że wybrały się razem na zakupy, a potem poszły do domu. Chłopak Doroty, Wojtek, powiedział, że dziewczyna nie wróciła do domu. Stwierdził, że pewnie została u Elwiry. Ostatnim podejrzanym był ojciec Doroty, który mieszkał w innym mieście. On twierdził jednak, że nawet nie wiedział, że ma córkę. Kogo należy aresztować? Do aresztu powinien trafić ojciec Doroty. Powiedział, że nie wiedział, że ma córkę, ale na stoliku w jego domu stoi zdjęcie dziewczyny. Ojciec roku, co? Pewnego deszczowego wieczoru Kaja wróciła do domu i zobaczyła, że ktoś zjadł jej czekoladę. Zapytała o to swoje rodzeństwo. Laura powiedziała, że gimnastykowała się w swoim pokoju i że w ogóle nie je słodyczy. Sylwia twierdziła, że nigdy w życiu nie zjadłaby czyjejś czekolady, a Honorata oznajmiła, że podlewała kwiatki w ogrodzie i dopiero weszła do domu. Kto skłamał? Stawiam na Honoratę. Padał deszcz, więc w sumie nie było potrzeby, żeby podlewać kwiatki. Eleonora spacerowała po lesie i znowu się zgubiła. Próbując odszukać drogę powrotną, natknęła się na chatkę wiedźmy. Pogłaskała czarnego kota i poprosiła kobietę, by pomogła jej wrócić do domu. Ale wiedźma miała dla niej zagadkę. A teraz popisze się zdolnościami aktorskimi. Mam 10 kredek. Są ułożone w takiej kolejności. Jedna kredka, dwie kredki, 3 i 4. Przełóż jedną z nich tak, aby odwrócić kolejność zbiorów i ułożyć kredki od 4 do 1. No dobra, dość już tego. Pomóż Eleonorze rozwikłać zagadkę. Dziewczyna powinna wziąć trzecią kredkę z ostatniego zbioru i położyć ją pomiędzy zbiorami z jedną i dwiema kredkami. A teraz labirynt. Tylko się nie zgub! Którędy do wyjścia? Oto jak należy przejść przez labirynt. Pomóż myszce znaleźć drogę do sera. Powinna pójść tędy. A teraz sprawdźmy twoją spostrzegawczość. Przed tobą piłeczka i trzy kubeczki. Chowam piłkę pod środkowym kubkiem. Twoim zadaniem jest ją obserwować i odgadnąć, gdzie jest schowana. Gotowy? To zaczynamy! A więc gdzie jest piłeczka? Tutaj! Udało ci się odgadnąć? A teraz mam 4 kubeczki. Będę poruszał nimi jeszcze szybciej. Wkładam piłkę pod ten kubek. Obserwuj uważnie. Jak myślisz, gdzie jest piłeczka? Tu jest. Czy masz zadatki na detektywa? Bo mam dla ciebie kilka kryminalnych spraw do rozwikłania. Pewna młoda dziewczyna o imieniu Julia spędzała wieczór na czytaniu książki. Nic nie jadła i nic nie piła, a pomimo to źle się poczuła i wezwała pogotowie. Okazało się, że została otruta. Jakim sposobem?
Julka raz na jakiś czas oblizywała palce, przewracając kartki książki. I to właśnie tam była trucizna. Na szpitalny oddział trafiła też Cecylia, kolejna młoda dziewczyna, którą ktoś otruł. Badanie wykazało, że tego dnia nic nie jadła i nie piła. Jak myślisz, od czego się zatruła? Cecylia nie jadła i nie piła, ale ma na ustach szminkę. I to właśnie w niej jest trucizna. Policja musi teraz ustalić, skąd dziewczyna miała tę pomadkę. Pani Weronika Dudek zadzwoniła na policję i złożyła zawiadomienie, że z jej sypialni skradziono diamentowy naszyjnik. Ktoś włamał się do środka, wybijając szybę. Na miejsce przybył policjant i stwierdził, że okno faktycznie zostało wybite i ktoś przetrząsnął mieszkanie. Jak uważasz, czy rzeczywiście ktoś okradł tę panią, czy włamanie zostało upozorowane? Nikt nie okradł pani Dudek. Gdyby okno zostało wybite od zewnątrz, na podłodze leżałoby szkło, ale podłoga jest czysta, co oznacza, że ktoś wybił szybę od wewnątrz. I pewnie była to pani Dudek. Znajomi Pauliny zaprosili ją na wakacyjny wypad na biwak. Paulina nie przepadała za taką rozrywką, ale nie chciała przyznać, że woli siedzieć w domu przed telewizorem. A więc powiedziała, że rodzice zabierają ją na wakacje do Grecji. W rzeczywistości siedziała w domu i odbywała maraton seriali. Rodzice wysłali jej kilka zdjęć z wakacji. Paulina przerobiła fotki i przesłała je znajomym. Ale kiedy je zobaczyli, od razu zorientowali się, że dziewczyna wcale nie pojechała do Grecji. Skąd wiedzieli? Na każdym zdjęciu Paulina ma te same ubrania. Wygląda to podejrzanie. Pani Leszczyńska miała 13-letnie córki – Basię, Kasię i Sabinę. Wszystkie dostały szlaban i nie mogły wychodzić z domu, a mimo to sąsiad widział jedną z nich w centrum handlowym. Pani Leszczyńska wróciła do domu i zapytała dziewczyny, co robiły przez cały dzień. Basia twierdziła, że czytała książkę, Kasia powiedziała, że malowała pokój, a Sabina oznajmiła, że cały dzień siedziała w ogrodzie i dopiero co weszła do domu. Która z nich wymknęła się do centrum handlowego? Kasia i Sabina mają brudne buty. Sabina siedziała w ogródku, więc nic dziwnego, ale Kasia ponoć nie wychodziła z pokoju, a to znaczy, że skłamała. Iwona zawsze chciała mieć kota, ale jej mama nie chciała się zgodzić. Pewnego razu dziewczyna znalazła na ulicy kotka i przyniosła go do domu. Wiedziała, że mama będzie jej kazała oddać go do schroniska, więc postanowiła ukryć zwierzę. Przez 2 tygodnie udało się Iwonie chować go przed mamą, ale pewnego ranka kobieta weszła do pokoju córki i zorientowała się, że mieszka w nim kot. Skąd wiedziała? Kasia i Karolina jechały na festiwal muzyczny. Niestety ich samochód popsuł się w szczerym polu. Poszły na najbliższą stację benzynową i zadzwoniły po mechanika. Okazało się, że silnik uległ uszkodzeniu, a naprawa potrwa 3 dni. Dziewczyny postanowiły jechać dalej i poprosić kogoś na stacji o podwózkę. Który kierowca jest dla nich najlepszą opcją? Trzeci. Pamiętasz ogłoszenia na tablicy? Ten samochód skradziono, a gość poniżej jest poszukiwanym przestępcą. Widzisz na obrazku coś dziwnego? Ten gość nosi kaszkietówkę pod wodą. Tomek i Ewa uczestniczyli w konkursie tańca towarzyskiego. Ich występ był całkowitą klapą. W trakcie tańca Ewie spadły buty. Gdy sprawdziła je po zejściu ze sceny, zauważyła, że jeden był o 3 numery większy od rozmiaru, jaki nosiła. Jacek, menadżer konkursu, powiedział, że wszystkie garderoby były strzeżone. Marta, sprzątaczka, zeznała, że myła tam podłogi, ale nie zauważyła niczego podejrzanego. Inna tancerka, Klaudia, powiedziała, że jej buty też były w różnych rozmiarach. Kto zawinił? Sprzątaczka pomyliła 2 pary butów, Ewy i Klaudii. Na czas mycia podłogi postawiła je na szafkę, a potem odłożyła, myląc pary.
Widzisz tu coś dziwnego? Arbus nie pasuje do innych produktów. Policjanci otrzymali anonimową wiadomość. Poszukiwany przez nich przestępca ukrywał się w domu pana Mareckiego. Pojechali do gospodarza i przesłuchali go. Starszy pan powiedział, że od 20 lat mieszka sam. Nigdy nie widział w okolicy żadnych przestępców. Policjanci od razu nakryli go na kłamstwie. W jaki sposób? Na stole są dwa talerze, włącznie ze sztućcami. Starszy pan musi ukrywać kogoś w domu. Znajdź niepasującego pieska. W porównaniu do innych czworonogów, ten wygląda na rozzłoszczonego. Anna jest cukiernikiem, przygotowała tort weselny dla swoich klientów i dostarczyła go do luksusowego hotelu. Na miejscu były dwie pary nowożeńców. Na ich widok krzyknęła, upuściła ciasto i wybiegła zalana łzami. Dlaczego? Jedna z par nie ma odbicia w lustrze, co oznacza, że nie są ludźmi. Znajdź niepasującą gruszkę. Ta różni się kształtem. Pewnego słonecznego dnia Marka ugryzł wampir. Jego bogaci rodzice wezwali pana Vlada, słynnego łowcę wampirów. Vlad spojrzał na kark Marka, żeby upewnić się, że na pewno padł ofiarą krwiopijcy. Następnie przesłuchał pracujące w domu osoby. Ogrodnik powiedział, że w tym czasie podlewał róże. Pokojówka była wtedy w piwnicy i niczego nie słyszała. Kucharz przygotowywał obiad i również nie zauważył niczego podejrzanego. Kto kłamie? Ogrodnik. Wampir ugryzł Marka przy krzaku róż w ogrodzie, więc ten człowiek powinien ich zobaczyć. Spójrz na te kredki. Zrobisz z nich cztery trójkąty? Ależ proszę! Babcia wyjechała do rodzinnej wsi, gdzie zatrzymała się w jednym z domków. Na początku wakacji zaprosiła do siebie kilku członków rodziny, którzy przyjechali do niej tydzień później. Ale gdy tylko ją zobaczyli, zorientowali się, że stojąca przed nimi kobieta nie jest ich babcią. Jak się tego domyślili? Babcia nosiła obrączkę, a skoro go zdjęła, to dlaczego na palcu nie został po niej ślad? Poza tym nagle pojawił jej się ogon, z łatwością go dostrzegli, mimo że był schowany pod dość długą spódnicą. Babciu, a dlaczego masz taki długi ogon? Beata jest znaną piosenkarką. Gdy weszła do garderoby na 2 godziny przed występem, zobaczyła, że ktoś poplamił wszystkie jej kostiumy farbą. Wściekła się i natychmiast przesłuchała możliwych świadków. Franek, stylista Beaty, powiedział, że dopiero co przyszedł, o niczym nie wiedział i sam był w szoku. Renata, inna piosenkarka, powiedziała, że spotykała się z fanami. Benek z kolei odparł, że garderoba była zamknięta, wyszedł więc, nie sprzątając jej. Kto kłamie? Franek, na koszuli ma kilka kropel farby. Czterej rolnicy nazbierali 3 wory pomarańczy. Pomóż mężczyznom równo je podzielić. Ta zagadka jest podchwytliwa. Rolnicy muszą wysypać owoce, policzyć i rozdzielić między siebie porówno. Bronek jest nieśmiałym studentem. Pewnego dnia otrzymał dziwny, anonimowy list miłosny o treści: kocham cię, spotkajmy się w bibliotece o 17. Wiedziony ciekawością chłopak poszedł na miejsce, chcąc poznać potencjalną drugą połówkę. Ale biblioteka była pełna atrakcyjnych pań. Pomóż odnaleźć Bronkowi autorkę listu. To ta bibliotekarka. Chowa się za regałem i trzyma w ręku różowy notes. Jego kartki wyglądają dokładnie jak wysłany liścik.
Aśka bardzo lubi swoich kolegów z pracy, ale pewnego poniedziałku ktoś włamał się do firmowej lodówki i zabrał jej spaghetti bolognese. Aśka przyniosła z domu gotowy obiad i teraz chciała go zjeść. Wściekła się i przepytała współpracowników. Emilia była uczulona na pomidory, nie mogła zjeść jej obiadu. Piotrek cały dzień nic nie jadł, bo był zajęty pilnym projektem. Olek z kolei był w restauracji na obiedzie z partnerami biznesowymi. Kto kłamie? Emilia, skoro ma uczulenie na pomidory, to co w jej dłoni robi taco z pomidorami, które już zaczęła jeść? Lenka świętowała urodziny w restauracji z trójką najbliższych przyjaciół. Każdy podarował jej wyjątkowy prezent. Od Janki dostała ulubione